Dostawa węgla w rolnictwie to innowacyjne podejście, mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez zastosowanie różnorodnych technik agronomicznych. Głównym celem tego podejścia jest magazynowanie CO2 w glebie oraz roślinach, co przyczynia się do ograniczenia wpływu rolnictwa na zmiany klimatyczne. Kluczowym elementem tej praktyki jest generowanie kredytów węglowych, które mogą być sprzedawane w celu zrównoważenia emisji o ślad węglowy. Praktyki rolnictwa regeneratywnego odgrywają kluczową rolę w uprawie węgla. Bezorkowa uprawa gleby, czyli technika polegająca na unikaniu tradycyjnej orki, przyczynia się do zachowania struktury gleby i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Uprawa roślin okrywowych oraz roślin na zielony nawóz również pomaga w zwiększeniu zawartości organicznego węgla w glebie. Dodatkowo zwiększenie bioróżnorodności poprzez stosowanie różnorodnych gatunków roślin w płodozmianie sprzyja zdrowiu gleby i redukcji stosowania chemikaliów. Aby uczestniczyć w programach generowania kredytów węglowych, rolnicy muszą przestrzegać określonych standardów i procedur. Wymaga to regularnych audytów oraz monitorowania poziomów węgla w glebie. Rolnicy mogą również skorzystać z pomocy doświadczonych agronomów, którzy pomogą w doborze odpowiednich praktyk do indywidualnych potrzeb ich gospodarstw. Generowanie kredytów węglowych otwiera nowe możliwości finansowe dla rolników. Sprzedając zweryfikowane kredyty węglowe, mogą oni nie tylko zrównoważyć swoje emisje CO2, ale także zwiększyć swoje dochody. Ostatecznie uprawa węgla w rolnictwie staje się nie tylko sposobem na ochronę środowiska, ale również opłacalną strategią zarządzania gospodarstwem rolnym.